Proszę bardzo. Andrzej Mieluk. Nie tyle pytanie, co odniesienie się. Na początku spotkania odejdźmy trochę od tej współczesności. Mówił Pan o początkach II wojny światowej i padło zdanie, z którym muszę powiedzieć, nie mogę się zgodzić, przynajmniej w takim kształcie. Otóż powiedział Pan coś takiego, że Polska weszła do II wojny, weszła w wojnę w obronie mocarstwowej pozycji Francji i Wielkiej Brytanii. Co z punktu ich interesów, pełna zgoda, że tak było. Natomiast z punktu naszego interesu, no to chciałem tylko dopowiedzieć, że Polska weszła do II wojny światowej w obronie swojej niepodległości. I każdy, i Francja, i Wielka Brytania, i Polska weszła w swoim interesie do II wojny światowej, bo gdybyśmy zostawili to zdanie bez komentarza, to znaczy, że te wszystkie nasze ofiary były w interesie Londynu i Paryża, co jest absolutnie niezgodną. Trudno się z tym zgodzić. Oczywiście, że i Paryż, i Londyn wystawił nas, tak? Znaczy, była to, wszystko wskazuje na to i te dokumenty dyplomatyczne, że była to świadoma ich decyzja, żeby zyskać czas. Jeszcze słówko komentarza. Proszę pana, proszę państwa, no nie chciałbym tu rozpoczynać jakiegoś seminarium historycznego, ale jak już tak szczerze rozmawiamy, to przypomnę sekwencję wydarzeń, które wojnę drugą poprzedziły. Otóż jak wyszło na jaw na procesie norymberskim, to zeznawał generał Jodl, zanim go powiesili, to tak zeznał, że Hitler zarządził wprowadzenie harmonogramu godzinowego do planu białego, czyli do planu wojny z Polską, następnego dnia po tym, jak rząd brytyjski udzielił Polsce gwarancji w kwietniu 1939 roku. Co to znaczy wprowadzenie harmonogramu godzinowego? Otóż zadaniem każdego sztabu generalnego, to rutynowym zadaniem, jest przygotowywanie różnych operacji wojskowych z państwami ościennymi. No to od tego jest sztab generalny. I to, że taki plan wojny z Polską istniał, to jeszcze niczego, o niczym nie świadczyło. Polska też miała takie plany. Natomiast wprowadzenie harmonogramu godzinowego oznacza, że rozpoczyna się realizowanie tego planu, przesuwanie jednostek, jakichś składów amunicji, paliw i tak dalej, warsztatów naprawczych. Krótko mówiąc, i potem cała milionowa armia wychodzi z krzaków pewnego dnia. Na tym to polega. Druga sprawa. W lipcu 1939 roku delegacja brytyjskiego sztabu imperialnego z generałem Ironsidem bawi w Moskwie. Chodzi o to, żeby pozyskać Stalina do koalicji antyniemieckiej. I Stalin nie mówi nie. Stalin powiada, no tak, ale przecież Związek Radziecki nie ma wspólnej granicy z Niemcami. Więc jakże Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? No jak? Gdyby, powiada Stalin, Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. A to co innego. Otóż na czym polega sens tej propozycji? Stalin zażądał zapłaty z góry, żeby dajcie mi Polskę, to ja wtedy, owszem, jak tak, to ja wtedy z wami. I no to widać, że Stalin tutaj kalkulował trzeźwo. Natomiast delegacja sztabu imperialnego, wracając z Moskwy, wraca przez Warszawę i pyta polski rząd, co my na to? Co my na to? Otóż państwo, które kilka miesięcy wcześniej udzieliło Polsce gwarancji takich enigmatycznych, że tam Anglia nie pozostanie obojętna i tak dalej, no to pyta nas, czy my się damy sprzedać, czy my pozwolimy Anglikom, żeby nas sprzedali Stalinowi, co potem zrobili w Teheranie. Już wtedy tak przemyśliwali. Więc co, ja powiem, co ja bym zrobił, będąc na miejscu pana ministra Becka. Pożegnałbym uprzejmie delegację brytyjską,
a następnie wróciłbym do gabinetu i wysłałbym iskrówkę do Berlina, do ambasadora lipskiego, jakie są warunki niemieckie. Bo lepiej się samemu sprzedawać, niż dawać komuś takie prawo, niż żeby ktoś był, mógł sprzedawać nas. Bo wtedy jest szansa, że się sprzedamy trochę. I ostatnia sprawa. Nie musimy się domyślać, bo to niektórzy mówią, ach, jakbyśmy tam zapytali, jakie są warunki niemieckie, to mokra plama by z nas nie została. To może tak, a może nie, bo bardzo dobrym argumentem na nie są Węgry. Są Węgry. Węgry wzięły udział, dały się użyć do zaprzęgu w niemieckim rydwanie wojennym. Dały się użyć. Co prawda, tam obfitowało to w pewne momenty dramatyczne. Hrabia Teleki się zastrzelił, bo to, tak, to był człowiek poważny. Ale Węgry, ale proszę zwrócić uwagę, że armia węgierska rzeczywiście wykrwawiła się nad Donem, ale gestapo na Węgrzech zaczęło urzędować dopiero po zamachu, jakiego dokonali węgierscy hitlerowcy, strzałokrzyżowcy, pozbawiając władzy regenta Horthyego. A do lipca 1944 roku nawet węgierskim Żydom nie spadł włos z głowy. Nawet węgierskim Żydom. Przecież Eichmann transporty węgierskich Żydów do Oświęcimia dopiero właśnie w lipcu, od lipca 1944 roku. Bo wcześniej nie mógł. Wcześniej nie mógł. Gestapo nie masakrowało Węgrów. Bo tam nie urzędował żaden gestapowiec na Węgrzech. A Polska została, pan powiada słusznie, może takie są intencje, że, znaczy takie intencje były, że Polska weszła do wojny, żeby bronić niepodległości. I co, obroniła ją? No utraciła ją po miesiącu. No to ładny interes, prawda? I nie odzyskała jej właściwie, do, niektórzy mówią, że aż do tej pory. Aż do tej pory, prawda? Ja akurat nie podzielam tej opinii, że aż do tej pory, ale przynajmniej do 1956 roku to rzeczywiście nie odzyskała niepodległości. Rzeczywiście nie. Później to już rozmaicie było, tam trzeba się było słuchać sowieciarzy, ale kiedy Chruszczow był w NRD i tam, no nie wiem, ugościli go dobrze, i wygłosił tam opinię, być może, że w dobrym chmielu, że właściwie wszystko jedno, czy Szczecin należy do Niemiec, czy do Polski. No, z punktu widzenia Rosjan, to było wszystko jedno rzeczywiście, co to za jakieś granice, tak jakby gdzie tam województwo jedno do drugiego. No, w ramach imperium i tak wiadomo, że to nasze wszystko aż do Łaby. I to, a gdzie tam, które miasto, gdzie leży, to niech sobie leży, prawda? Natomiast z punktu widzenia Polski to nie było obojętne, czy ujście Odry będzie w polskich rękach, czy nie. No i Gomułka, jakikolwiek tam był, nakazał urządzenie w Szczecinie defilady wojskowej na skalę niewyobrażalną. Tam nawet kilka osób zostało przejechanych przez czołgi, bo to takie zamieszanie było. No ale Chruszczow się zreflektował, że rzeczywiście lepiej nie, tej puszki Pandory tu nie otwierać, bo to diabli wiedzą, co to z tego może wyniknąć. Tak. Więc lepiej nie. Więc to nawet i ci trochę tam uważali. Więc jeszcze raz mówię, inaczej, nawet jeszcze, o, to jest bardzo dobra tu na koniec. Nawet Ewangelię warto czytać nie tylko pod kątem jakimś eschatologicznym, ale i takim praktycznym. Tam jest bardzo dużo takich praktycznych wskazówek. Na przykład jak Pan Jezus powiada, i to warto to przestudiować sobie, wziąć pod uwagę, jak jeden król prowadzi wojnę z drugim królem i powiada tak, od czego zaczyna? Najpierw siada i oblicza, czy w 10 tysięcy żołnierzy może dać radę tamtemu, który ciągnie z 20 tysiącami. I jeżeli dochodzi do wniosku, że nie,
to co powinien robić, mówi Pan Jezus? Wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko. Bo jak będzie blisko, to już za późno. Już wtedy żadne poselstwo nie pomoże. Wtedy już rozstrzygnie siła. Otóż no, na tym to polega. W Niemców niemieckiego potencjału wojskowego w 1939 roku bali się wszyscy. Tylko nie my. Tylko nie my. No i oczywiście ta Wielka Brytania się bała, Francja się bała, mimo że miała porównywalny. Nasz był nie, absolutnie nieporównywalny. No i jeszcze pakt Ribbentrop-Mołotow. No już całkowita katastrofa. To warto wziąć pod uwagę, chociaż to nie jest postać może dzisiaj wspominana z jakimś wielką rewerencją. Mówię o marszałku Filipie Pétain. Otóż marszałek Pétain poddał Francję, prawda? W 1940 roku poddał Francję i nawet powiedział dlaczego. I to, co on wtedy, to uzasadnienie, które on powiedział wtedy, to powinniśmy sobie zapamiętać. Bo on powiedział, że zrobił to w tym celu, żeby uchronić Francję przed polonizacją. Użył tego słowa. Przed polonizacją, to znaczy przed czym? Przed wydaniem własnego narodu na łaskę i niełaskę okrutnego wroga, w naszym przypadku jeszcze w dodatku dwóch okrutnych wrogów. Czasami, bo Józef Beck w maju 1939 roku mówił o honorze, a potem uciekł do Rumunii, zostawił naród, który mu zaufał, na pastwę dwóch okrutnych wrogów, bez żadnej ochrony, bez żadnej ochrony. No to nie jest w porządku, to nie jest w porządku. Właśnie od polityka powinniśmy wymagać czasami tego, żeby hańbę przyjął osobistą po to, żeby ratować własny naród właśnie przed okrutnymi wrogami. I marszałek Pétain został skazany oczywiście po wojnie i tak dalej. On nawet się nie bronił specjalnie. Tylko jak już tam na sali sądowej sąd wszedł, ci, którzy mieli go sądzić, to powiedział tylko jedno zdanie do nich, do tych sędziów. Wszyscy żyjecie dzięki mnie. I nikt mu nie zaprzeczył, bo to była prawda. Bo to była prawda. No i potem go osądzili i skazali. A jakże? Ale wszyscy żyli dzięki niemu. Niewątpliwie tak. Także, wie pan, właśnie na tym polega cała trudność, że czasami nie można opierać polityki na deklamacjach. Mówiłem już, że bez ryzyka się nie da politykować. Ale to ryzyko powinno być skalkulowane, a nie, że rzucamy się, skaczemy do basenu i nawet nie sprawdzamy, czy tam woda jest. To nie jest ryzyko, to jest po prostu samobójstwo. Przepraszam, miało nie być. Tak, ale nie, proszę bardzo, niech pan powie. No, panie Waszko. Dialogujemy sobie, tylko jedno zdanie. Pełna zgoda co do tego, oczywiście, tylko dlaczego, skąd to moje pytanie historyczne? Bo rozmawialiśmy o tej współczesności, która dzisiaj puka do naszych ścian podobnie. Historia się dwa razy tak samo nie powtarza, ale puka podobnie, tak? I dzisiaj pan redaktor zresztą też z sympatią się wypowiada, na przykład o obronie terytorialnej, czyli o obronie, a nie o sprzedawaniu się Polski dzisiaj w obliczu zagrożeń, które można by powiedzieć, że być może są większe, dlatego że dysproporcja naszych sił w stosunku do ewentualnych zagrożeń jest większa niż w 1939 roku. Dlatego że my nie mamy pewnej bomby, a jest kraj obok nas, który ma ich najwięcej na świecie. I Korea, przy którym Korea Północna na przykład, no to jest przedszkolakiem w ogóle ten Kim obecny. Proszę pana, no tak, ale z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Jeszcze raz mówię, że Hitler rzeczywiście nie dawał nam jakiegoś dużego marginesu manewru. Nie dawał nam. Co prawda dopiero w 1939 roku, bo wcześniej jednak tak. To bardzo ładnie kolega Ziemkiewicz to porównał.
postępowanie Polski w stosunkach z Niemcami, z Hitlerem. Hitler postąpił mniej więcej tak, jakby przysłał do właściciela knajpy, szef, boss gangsterów, przysłał tam gangstera i ten gangster powiada tak, że my tu ci udzielimy ochrony, ale masz tu haracz nam zapłacić. No i ten, a właściciel knajpy nie powiedział ani tak, ani nie, ale poczęstował go kielichem z zakąską i ten myślał, że załatwił sprawę. No i potem przyszedł po haracz do tej knajpy, a właściciel stanął w drzwiach z kijem bejsbolowym. No to tamten mu zdemolował knajpę. O to mniej więcej to się stało w 1939 roku. Bardzo dobra, bardzo ciekawa jest pod tym względem książka Davida Irvinga, Wojna Hitlera. On jest tam krytykowany przez rozmaite koła, ale to jest historyk, który ciekawie pisze i warto się z takim jego punktem widzenia zapoznać.